przez chwilę, dobra? 15 września 2023 trwają przygotowania do odsłonięcia pięknego muralu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich. Jeszcze bardzo raz witam. Próba mikrofonu, także nie będę mówił nic mądrego. Nawet służba więzienna się ustawiła. Sprawdzę, czy mnie tu słychać. Za super. Bardzo. Jak widać, już jest w przygotowaniu szampan. Tylko ja nie wiem, czy to jest dla wszystkich, czy dla gości specjalnych. Dla wszystkich ten szampan? Coś wspaniałego. Bąbelki wylecą. Winobranie 2022. A, to jest taki cpancyk. Wino nim starsze, tym lepsze. To jest zeszłoroczne wino. Czyli nie byle co. No już pomalutku zbiera się grupka tutaj osób, zielonogórzan. Są takie warsztaty malarskie, to chyba dzieci kolorowały. Przepięknie, dzieci to mają wyobraźnię. No i tutaj pani dopiero zaczyna, także ja nie będę pani stresował. Jak już będzie na ukończeniu malunek, to ja skończę i pokażę. Tutaj jest coś namalowane na tej dykcie. No wiadomo, to jest obiekt tymczasowy. No ale tutaj już pan Biko, tak? Siema. To jest ten pan artysta, który Marylę Rodowicz namalował całkiem niedawno. Było uroczyste kilka dni temu odsłonięcie muralu. A teraz, proszę pana, tylko tak proszę dokładnie, starannie. Co mi pan tutaj tak odwałkowuje to? To jest szybka robota, prawda? Mi mama zawsze mówiła, pracę domową to trzeba dokładnie odrobić na piątka, nie odwałkować byle jak. To oczywiście żarty są, bo ja podziwiam artyzm i kunszt malarski tych ludzi. Za pomocą zwykłego wałka malarskiego i nawet bez jakiegoś szkicu wszystko idzie z telefonu, jeśli mogę podejrzeć gotowca. No, proszę bardzo. Proszę bardzo. Nawet niektóre obrazy są 3D, które się poruszają przez, oglądane przez specjalną aplikację. A tutaj można sobie na żywo popatrzeć, jak powstaje portrecik. Mnie to by szef z roboty wyrzucił, jakbym tak suchym wałkiem malował, ale tutaj proszę. A ja zawsze myślałem, że malowanie graffiti to polega na posługiwaniu się sprayem. No dobrze, ale koniec tego pokazywania tutaj ludzi, którzy się zgromadzili. Przejdę się pokazać to, co najciekawsze. Pokażę sam mural, całą historię miasta. Może zrobię jeszcze najpierw malutką dygresję. Tu mamy tuż obok, jest król i królowa, widzę. Ale tutaj mamy jeszcze takie z dawnych lat arcydzieło takiego robota. I tutaj królewska para. Ale musi być w tym gorąco. Naprawdę, nie? I tutaj mamy portret tego króla, tylko się korona się nie zgadza. Dobra, na chwilę ucichła muzyka, to mi będzie lepiej narrację prowadzić. Mamy winne wzgórza na następnym fragmencie. Tutaj mamy rok 1323, to bodajże prawa miejskie wtedy. O, mamy aktorów z Teatru Lubuskiego. Tu pan w tym cylindrze jest znany z jeżdżenia na takim gigantycznym rowerze. Co roku ja go widzę na tym rowerze. Mamy winne grona. Tutaj zbiór winogron. Tutaj jest zastal, ale dawny zastal, jeszcze przedwojenny, falubas tu na rogu. No i niestety jest godzina 16, jest bardzo duży ruch. Tu mi będzie bardzo ciężko pokazać, przybliżyć z tej strony ten mural.
ale starsi zielonogórzanie zapewne pamiętają. Przy dworcu koło Lumelu, jeszcze jak nie było ronda, stała taka charakterystyczna rzeźba. No oczywiście nie mogło zabraknąć żużla. Na następnym, tutaj już jest ciasno, tutaj jest Bakus. Och, karuzela, diabelski młyn, który właśnie z okazji winobrania przyjechał do Zielonej Góry, on jest sezonowy. No i tutaj tego pana aktora, którego pokazywałem przed chwilą w tym cylindrze, mamy nawet namalowanego, jak jeździ na tym swoim gigantycznym rowerze w czasie korowodu winobraniowego. Tu jest kolejna taka z dawnych, już nieistniejących w mieście rzeźb, taka muszla, chyba nieskończoność to się nazywało. I to stało przy Filharmonii. No i już ostatni obraz to troszeczkę futurystyki. I teraz tak, wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do opisu pod filmem, gdzie umieściłem każdą część z tego ogromnego muralu na mapie i to już jest po prostu, zostanie na wieki wieków i będzie oznaczone też, będzie widoczne we wszelkich aplikacjach mobilnych, takich jak Mapy Czy, Garmin, Janosik, Maps Mi, Magic Earth. OpenStreetMap to jest taka platforma, że można wszystko tam ponanosić, zwłaszcza takie atrakcje turystyczne. No i jeszcze nie kończę tego filmu, jeszcze będę improwizował, pokażę jak tam się to wszystko rozkręciło, może z kimś pogadam. Jeszcze tak przyzumuję sobie tą królewską parę. Tutaj widzę, że jest prowadzony wywiad z autorem muralu, z panem Łukaszem Chwałkiem. Teraz jeszcze pokażę, co można, jak można skorzystać na więzieniu. Można otrzymać w prezencie cukierki, krówki, wytwarzane przez więźniów długopisy i kredki. Nie siedzą za darmo, tylko strugają tam. I opaski bezpieczeństwa można jeszcze tutaj dostać. Także promocja jest, jak widać, można nawet tam pracować. Bardzo fajna praca, pod warunkiem, że będą przestępcy, bo jeżeli całe społeczeństwo będzie prawilniaków przestrzegające prawa, to ten zawód straci rację bytu. Już zostało dosłownie parę minutek do rozpoczęcia się tej części oficjalnej. Tam widzę, że już pojawił się Bakus. No i jest też nasz prezydent. Właśnie udziela tam wywiadu, pan Kubicki. No ale ja tak, jeśli chodzi o sympatię do urzędników, to już większą sympatię mam chyba do służby więziennej. Także będę go, nie zamierzam nawet podchodzić i rozmawiać.
jest to wybrany człowiek przez społeczeństwo, ale no jest jaki jest, no dobra. Nie będę mówił na ten temat. No, tylko pokażę, no ale każdy wie, jak pan Kubicki wygląda. Ludzie się zbierają, ale nie widać tam roześmianych twarzy z okien. Nie wiem dlaczego, chorągiewki żadne nie powiewają. O, smutno tam, tu wesoło, a tam smutno. Ciekawe dlaczego. No i zobaczę, jak pani poczyniła postępy w malowaniu. A nie, tutaj jest, tu jest przerwa na razie techniczna. Zobaczymy portret dziewczyny. Czy jeszcze potrzeba go dopracować, czy już jest gotowy portret dziewczyny? Nie, jeszcze jakieś ostatnie szlify. Ale to szybciej idzie, niż ja myślałem. Tutaj winogronka. No i tak, no wszystko ekologiczne, farby wodne. Sprayu w ogóle nie używacie przy malowaniu takich rzeczy? Nie używam. Tak, pan używa. Tu będzie napis jakiś geometryczny. Dopiero później dodaję jakieś stawki, co się bawię teraz. Coś z tego będzie. Dobra, idę zobaczyć część oficjalną. O, przyjechała ekipa, konkurencja moja, to muszę pokazać. Amator z telefonem, a tutaj ekipa z taką po prostu kamerą wielkości odkurzacza. Także już pomalutku muszę sobie znaleźć dobre miejsce, bo... Dzień dobry państwu. Witamy państwa wszystkich bardzo serdecznie na zupełnie niezwykłej uroczystości oficjalnego odsłonięcia niezwykłego zupełnie muralu, takiego, który będzie fantastycznym podsumowaniem historii naszego miasta i tego wszystkiego, co jest z nim związane od 800 lat, kiedy powstało i 700, kiedy otrzymało prawa miejskie. Bardzo serdecznie witam tutaj razem z nami panią Magdalenę Wawrzyk, dyrektorkę tego, co stoi tu za nami, czyli Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Bardzo dziękujemy za tą zgodę, która tutaj była kluczowym momentem, żeby na własności pokazać to, co chcieliśmy pokazać. I dziękujemy oczywiście wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej, bo to też w bardzo dużym stopniu od nich zależało, żeby to wszystko płynnie przeszło. Witamy pana prezydenta miasta Janusza Kubickiego, który się zgodził i dzięki któremu również widzimy to, co widzimy za naszymi plecami. I pana profesora Czesława Ostenkowskiego, który jako przewodniczący Komitetu Obchodów 800-lecia i 700-lecia bardzo mocno optował za tym, żeby to, co tutaj za nami widzimy, powstało. Ja serdecznie również witam wszystkich, których być może nie przywitałem, ale wszystkich, którzy się przyczynili do tego powstania, do powstania tego muralu, wszystkich, którzy się jakby zgodzili na to i zgodzili się i wspólnie podjęli te decyzje, które doprowadziły do jego powstania. No i osobę, która być może jest tutaj tak naprawdę najważniejsza, czyli Łukasza Chwałka, autora projektu. Łukasz, pokaż się. Tak, to jest osoba, dzięki której no, Łukasz z tyłu stanął. Jest, idzie. No właśnie, tak. Tak jest. I Fundację Kolabo, która pomogła przy samej realizacji. Jesteśmy tak. Kuba Witka, zapraszamy. Realizatorów tego wspaniałego przedsięwzięcia. Proszę państwa, żeby to nasze spotkanie nie przebiegało tak standardowo z przecięciem wstęgi, której tutaj państwo nie widzą, powstała taka idea, żeby ożywić w sposób rzeczywisty ten mural. Zapraszamy pierwszego gościa, pan Henryk Brodaty. Właściwie to jego
pan. Witam. Witam was bardzo serdecznie, moi poddani. Witam szanownego pana prezydenta i wszystkich zielonogórzan. Moi drodzy, dzięki mojej obecności na tej ziemi w 1222 roku powstała Zielona Góra. Dzisiaj przyjechałem do was wraz z moją małżonką, księżną Jadwigą Śląską, znaną jako świętą Jadwigą Śląską, patronką m.in. zielonogórskiej konkatedry, założycielką wielu kościołów, klasztorów, szkół. Przyjechałem tutaj, żeby spojrzeć na obraz, który za nami namalowano na tym murze, który w czasie, kiedy Zieloną Górę zakładałem, przecież jeszcze nie było. Z radością dostrzegam, że to piękna praca i warto było się nad nią pochylić. Dlatego teraz jeszcze raz zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyśmy oklaskami i brawami nagrodzili autorów tego wspaniałego dzieła. Byłem księciem, który próbował zjednoczyć Polskę pod swoim berłem. Królestwo, które w tym czasie było podzielone w dzielnice, między innymi naszą śląską dzielnicę, bo Zielona Góra to przecież śląskie miasto. Podobnie jak Krosno Odrzańskie, z którego oboje żeśmy przybyli. I z tym Krosnem byłem przez całe lata swoich rządów też mocno związany. Tam zresztą umarłem w 1238 roku. Chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić do tego, żebyście zapamiętali tę datę. 1222 rok. To prawda. Przez całe swoje życie nie bardzo przykładałem wagę do tego, żeby wpisywać dokumenty. Ale dzisiaj, będąc tutaj, zapewniam was, to ja w tym początku XIII wieku założyłem Zieloną Górę i to piękne, rozwijające się przecież miasto. Nie chcę przedłużać, bo patrzę, że tam w oddali stoi mój praprawnuk, książę Henryk Żagański Wierny. Trzeba przyznać, że ten z kolei podpisywał wszystko, miał taki zwyczaj. Myślę, że za chwilę opowie państwu swoją historię. Witam mój praprawnuk. Witam. A ponieważ porządek w papierach musi być, a więc ja dokonam tego, czegoś ty nie dokonał. A więc... Drodzy państwo, drodzy mieszkańcy, ja, Henryk IV Wierny Żagański, dziedzic Królestwa Polskiego, pan na zamku w Krośnie, Międzyrzeczu i Wschowie, nadaję Zielonej Górze pełnię praw miejskich. Prawo to obowiązywać będzie po wsze czasy, nawet jeśli ten dokument zaginie. A więc jeszcze... Bardzo ważne, to trzeba zaznaczyć, że w 1323 roku jednak, mój drogi prapradziadku, Zielona Góra otrzymała pełnię praw miejskich, a więc tak już za twoich czasów, tak, były tutaj liczne winiarstwa, mieliśmy tutaj, tak, i za moich czasów winnice, które dawały pracę, wina, zarobek. No i ale także, drodzy państwo, schronienie, ponieważ nawet za moich czasów, w 1314 roku, Europę opanowała wielka zaraza, która dotarła również tutaj na nasze ziemie. I na szczęście Zieloną Górę otaczały liczne winnice, a przy nich takie malutkie, prowizoryczne budowle, w których chowano narzędzia, beczki. I ludzie, którzy uciekali przed zarazą, schronili się w nich i dzięki temu przeżyli. A przypomina nam o tym właśnie taka ta malutka kaplica na winnicy. I to jest właśnie jako dowód, postawili ją mieszkańcy miasta jako wotum dziękczynne za uratowanie im życia. I dlatego mówi się, że właśnie w Zielonej Górze są właśnie, to są święte góry. Dziękujemy, książę. Proszę państwa, jeśli mają państwo ochotę, to mogą państwo z bliska zobaczyć, co jest dalej na muralu. Ja oczywiście mogę o tym opowiedzieć. To, co książę wyróżnił na jego powierzchni, to jest właśnie kaplica dziękczynna, która do dzisiaj stoi przy ulicy Słowackiego, poświęcona Najświętszej Marii Pannie.
Na przełomie XIX i XX wieku ona już nie była kaplicą, tylko po prostu domkiem winiarskim, a po wojnie jako wodum dziękczynne więźniów obozów koncentracyjnych za to, że przeżyli największą zarazę XX wieku, wojnę, została na nowo miejscem sakralnym. To, co się dalej dzieje na muralu, te kilkaset lat naszej historii, to jest historia namalowana w wielkim skrócie. Wiadomo, że Zielona Góra wiele razy płonęła, wiele razy ją odbudowywano. Jeśli by Państwo podeszli bliżej, to zobaczymy tutaj nasz ratusz, ale jeszcze jako ratusz renesansowy. Zapraszamy, zapraszamy, bardzo prosimy. To niedługi dystans. Tu mamy ratusz, który wygląda jeszcze zupełnie, a prawie na trochę, co najmniej trochę inaczej niż dziś. Wtedy jeszcze w szacie renesansowej. Jak widzimy, ciągle ktoś pracuje na winnicach. Przez te kilkaset lat naszej historii ciągle ktoś pracował na winnicach. Winnice były istotną częścią tego, czym jest dziś Zielona Góra. 200 lat temu powstała winiarnia, którą tutaj widzimy, którą niektórzy z nas mijają przy ulicy Moniuszki, a w 1876 roku Georg Boichelt założył fabrykę, która potem stała się za Stalem. Ta fabryka razem z wagonem jest tam symbolicznie zaprezentowana, a obok już powojenny budynek za Stalem. Wiadomo, że zmieniły się granice, zmieniły się języki, którymi mówili mieszkańcy naszego miasta. Nadal tam trwa praca, jest oczywiście czas przecież po wojnie trwała, a mosty i konstrukcje stalowe z fabryki Boichelta stoją nieodmiennie właściwie na całym świecie. Co dalej jest na muralu? O tym opowie nasz kolejny gość. Bo dzięki fotoreporterom i zrobionym przez nich zdjęciom wiemy, jak po 1945 roku zmieniało się nasze miasto. Pan fotoreporter, który na chwilę sam. Zapraszamy Państwa bliżej. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Nazywam się Piotr i zostałem zaangażowany, jestem fotoreporterem na naszym Państwa tutaj. Zapraszamy Państwa. Dla tych Państwa, którzy dopiero tutaj wchodzą, przedstawię się jeszcze raz. Jestem Bronisław Bubiel. Szanowni Państwo, samochód, który mówi dzisiaj, czyli na górę, to jest nasza redakcyjna, służbowa Warszawa, którą jeździliśmy w TRS i jest i Bachus z dziewczynami. Jest też słynny na cały świat Chorobów,
Papa Glinolud i wiecznie krzyczący ze szczekaczką przy ustach dyrektor teatru Robert Przychowski. Wielki brawa! Drogi świecie, Bachus jedzie! Kochani, uwierzcie nam, że tam za rogiem to wszystko jest! Bachanki, Papa Glinolud! Idziemy na wino! Panie prezydencie, pani prezydent, pani dyrektor, dzieci, babcie, hurra, idziemy na trawnik! Wolnym majestatycznym krokiem idziemy na toast za friko! Kochajcie teatr, kochajcie artystów, kochajcie Bachusa, zdrowi ślecie, Bachus jedzie! A tu nasz Banksy, słynny Kuba, autor muralu i Łukasz, zielonogórzanie, wino z Afriko, prezydent płaci, hurra, hurra. Hurra. I uwaga, słynna muzyka prawdziwych klinoludów z Bolesławca. Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny, a teraz głos oddajemy panu prezydentowi! Wielkie brawa! Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Ja nie będzie mi łatwo, jak widać. Myślę, że tak samo jak państwo, patrząc na ten mural, cały czas odkrywam coś nowego. I cieszę się bardzo, że nam się udało. Pamiętam, że początki nie były łatwe, bo jak powiedzieliśmy, że zrobimy historię miasta na areszcie, to niektórzy mocno powiętowali, że się uda, a po drugie krytykowali, no nie, nie w takim miejscu. A ja uważam, że ten mur, który jest w samym centrum miasta, jest przez nas bardzo często oglądany. Wcześniej były na nim pstrokate reklamy, a teraz dzięki wspaniałym artystom mamy coś pięknego i myślę, że wyjątkowego, bo po historię miasta na kilkuset metrach, więc jestem dumny i serdecznie jeszcze raz pogratulujmy artystom, bo bez nich tego by nie było, a potrafili naprawdę zrobić coś pięknego, więc nie wiem, gdzie są nasi artyści, gdzieś się schowali. Oni są tacy strasznie skromni, widzę, nie chcą się pokazywać nam dzisiaj w ogóle. Zapraszamy artystów, myślę, że zapraszam do zniesienia wspólnego toastu z okazji tego, że mamy tą szansę oficjalnie już oglądać nasz wspaniały mural. Widzę jednego z autorów, nie wiem gdzie, Kuba. No cóż, zapraszam do symbolicznej lampki szampana. Ja mam nadzieję, że jeszcze kilka słów usłyszymy od pani dyrektor. Zapraszam serdecznie tutaj, no bo de facto to bez niej tego też również by nie było. Pani dyrektor, prosimy kilka słów również od siebie. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, będziemy mieli najładniejsze więzienie w Polsce. Tak? Ludzie się jakoś nie rzucili na tego szampana. Panie prezydencie, nie przerywając filmowania. Szanowni państwo, my jako przedstawiciele służby więziennej cieszymy się, że mogliśmy aktywnie włączyć się w jubileusz naszego miasta. Autorzy dali nam piękną i niecodzienną lekcję historii. Taką, która myślę, że na długi czas będzie w naszych sercach. I każdy, kto będzie tędy przechodził, znajdzie tutaj lekcję lokalnej tożsamości. Dziękuję bardzo autorom i gratuluję. My też. No cóż, miałem znieść toast, ale Bachus mówi, tylko spróbuj. Ja już ci wtedy dam, także szef jest szefem. Proszę bardzo. Ja tylko usprawiedliwię, brawa są dlatego takie skromne, ponieważ wszyscy, podobnie jak ja, trzymają albo telefon, albo szampan, albo jedno i drugie. Ciężko jest zaklaskać, brakuje drugiej pary rąk. Jeżeli wizerunek jest największy, to musimy się dogadać. Gdyby jakimś cudem... Oj! Już gdyby jakimś cudem sąd mnie skazał, to obawiamy się, że połowę wyroku będę miał mniej. Ja oczywiście żartuję. Bardzo się cieszę, że ten mural powstał. Bardzo się cieszę, że zostałem wyróżniony przez pomysłodawców i twórców, że no, jestem duży na co dzień, ale na tym muralu jestem jeszcze większy. Dlatego wznoszę toast za to piękne dzieło. Wznoszę toast za mieszkańców Zielonej Góry,
którzy faktycznie, tak jak pani powiedziała, bardzo mądre słowa, będą mogli tutaj zobaczyć kawałek naszej lokalnej tożsamości, która jest bogata w ludzi, bogata w wydarzenia, ale przede wszystkim bogata we wspaniałe, radosne serca, z czego jestem bardzo, bardzo dumny. Zdrowie za was wszystkich! Brawo! Brawo! Podajcie, zaprosicie, możecie to dostać. Picie alkoholu w miejsce publicznym i do więzienia. Zdrówko. Gramy. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo wszystkim za zaproszenie do teatru.